albo zapowiadają się dzisiaj, chociaż już są dość uroczyste, nawet bardzo uroczyste, ci, którzy pamiętają wydarzenia z ubiegłego roku, mogą sobie przypomnieć, że wówczas została otwarta sala tradycji lotniczych południowego Podlasia. Został też odsłonięty mural upamiętniający funkcjonowanie lotnictwa w Białej Podlaskiej. Poczek flagowy. Baczność, flagę państwową. Podnieś. Święto Lotnictwa to Święto Lotnictwa Cywilnego i Wojskowego. W roku 1993 w związku z decyzją Ministra Obrony Narodowej podpisaną przez Prezydenta Państwa Lecha Wałęsę dzień 28 sierpnia ustanowiono Świętem Lotniczego Lotnictwa Polskiego. Datę tę przyjęto celem upamiętnienia wspaniałego sukcesu dwóch świetnych polskich pilotów, kapitana pilota Franciszka Szwirki i inżyniera pilota Stanisława Wigury, którzy właśnie 28 sierpnia roku 1932 w Berlinie w challenge'u samolotów turystycznych zajęli pierwsze miejsce, wyprzedzając drugą drużynę, drużynę pilotów niemieckich. A wygrali niewielką różnicą, 83 sekund. Później wygrali również drużynowo. Szanowni Państwo, był to sukces wówczas niebywały. W obecnych czasach sukcesy są, będą. Natomiast kiedyś, jak Polska się odradzała, to był niesamowity sukces, bo Polska powstała. Powstała z kolan i pokazywano, że my jesteśmy siłą. Niestety dwa tygodnie później, w niedzielę 11 września 1932 roku, obaj piloci zginęli w katastrofie lotniczej w Cierlicku Górnym w Czechach. Dla uczczenia tego wydarzenia powstał pomnik ku ich pamięci i co roku odbywa się tam uroczystość, która świadczy o naszej pamięci. Nadmienię, że tydzień temu również członkowie Stowarzyszenia Seniorów naszego oddziału wraz z przedstawicielami Zarządu Głównego z Poznania, z prezesem, panem generałem Stefanem Szmurem, byliśmy w Cierlicku. Byliśmy i jak najbardziej godnie reprezentowaliśmy stronę polską. Nas, Polaków, na ojczyźnie, bo to już Czechy. Było nam bardzo miło, bo tam kultywuje się tradycję w Domu Polski, gdzie właśnie jest żywa historia o dwóch polskich pilotach. Każdy lotnik po pomyślnym zakończeniu swojej lotniczej kariery musiał pomyśleć, co dalej. Tak właśnie w roku 1995, w dniu 30 września, rozpoczęto działania do utworzenia Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Białej Podlaskiej. Powstała grupa inicjatywna pod przewodnictwem obecnego tutaj pana pułkownika dyplomowanego pilota Jana Smolarka.
Grupa liczyła wówczas 7 osób, tylko i aż. Pan pułkownik Efimow należał do tej grupy, pan pułkownik Klimczak, major Panaszek, major Doroszuk, pan major Trudzik i kapitan Starzewski. Historia naszego lotnictwa. Był pilotem, który był najstarszym pilotem żyjącym w Białej Podlaskiej. Praktycznie już w roku 1996 Zarząd Główny Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego podjął uchwałę o powołaniu do życia oddziału w Białej Podlaskiej. Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa kieruje się prostymi zasadami. Lotnictwo to wiedza. Lotnictwo to koleżeństwo, to samodzielność i precyzja. A jego historią i dumą są seniorzy. A jest ogromny zaszczyt dla mnie. Dzisiaj, Białej Podlaskiej, Dniu Święta Lotnictwa, w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP złożyć serdeczne życzenia, gratulacje i podziękowania na ręce pana prezesa, pana majora Tyńskiego. A niezwykły dzień dla polskiego lotnictwa. A niewiele ponad 100 lat historii. Ale od samego początku polscy lotnicy byli na froncie w celu tworzenia Rzeczypospolitej Polski. Jeszcze Polski nie było, a już w 1918 roku, 5 listopada, na lotnisku we Lwowie, polscy piloci walczyli o Polskę. Tak również było podczas wojny z bolszewikami, podczas wojny z Armią Czerwoną. I tak było w II Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym. To polska myśl konstrukcyjna pozwoliła nam stworzyć nowoczesne lotnictwo, budować nowe samoloty, a najlepszym przykładem tego jest obrazka wytworzenia samolotu. Różne źródła podają 1400, ja nawet czytałem 1535 samolotów w krótkim okresie nowoczesnych samolotów. Jest to coś niesamowitego. W tym okresie polscy piloci tworzyli trudną historię od początku. Ale ta historia była niesamowita w czasie II wojny światowej, gdzie walczyliśmy pod niebem prawie wszystkich kontynentów. Trudno tu dzisiaj wymienić zasługi polskich lotników. Zajęłoby to zbyt dużo czasu.
Szanowni Państwo, znajdujemy się na początku skromnej, cichej ulicy, ale jakże bogatej przeszłości. Jeśli spojrzymy w kierunku na wschód od tego miejsca, to w odległości 1 kilometra w okresie przedwojennym znajdowała się Podlaska Wytwórnia Samolotów. W okresie powojennym ta droga wiodła na lotnisko w Białej Podlaskiej. Przemierzały tędy tysiące żołnierzy służby zasadniczej, którym przyszło pełnić służbę na białskim lotnisku. Może też tysiące żołnierzy zawodowych, którym przez wszystkie lata pełnili tu służbę. I wreszcie podchorążowie szkoły Orlot w Dęblinie, którzy tutaj uczyli się zawodu lotnika. Znamienne jest też to miejsce z innego powodu. 1 września 1939 roku, kiedy Luftwaffe rozpoczęła naloty na Podlaską Wytwórnię Samolotów, to pierwsze bomby spadły właśnie tutaj. Skrzyżowanie ulicy Marii Konopnickiej po drugiej stronie, ulicy Łomaskiej i tego odcinka. Dopiero dalej na zabudowania PWS. Rozbialczanie. Pozwólcie, że zacznę trochę z przymrużeniem oka, dziękując panu majorowi pilotowi Jerzemu Trudzikowi za bardzo precyzyjne przedstawienie topografii miejsca. Któż mógłby uczynić to lepiej niż znający je z bardzo wysokiego pułapu pilot służący w Białej Podlaskiej. To dla nas, mieszkańców, zaszczytny i niesamowicie rozpalający ogień satysfakcji, wspomnień i lokalnej, patriotycznej dumy moment, gdy możemy uroczyście, obchodząc święto lotnictwa polskiego, celebrując wspólnie z Bielsko-Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojska Polskiego Rzeczypospolitej Polskiej, ich 25-lecie, odsłonić tablicę z imieniem ulicy prowadzącej do niegdysiejszej jednostki. Jak zauważył podczas mszy świętej ksiądz kapelan, mieszkańcy Białej Podlaskiej od wielu pokoleń mają niejako zakodowany w swoim genotypie szacunek do marzenia o zdobywaniu przestworzu. Wspomniana postać absolutnego pioniera Czesława Tańskiego, który w miejscowości Wygoda, nieopodal Janowa Podlaskiego, gdzie przez kilka lat mieszkał, dokonywał pierwszych prób swojej lotni, jak ją nazwał, gdy ze zbudowanego przez siebie rusztowania tym swoim pierwszym prototypowym szybowcem odbywał loty o długości nawet do 40 metrów, który w Warszawie założył pierwsze koło awiatyczne, jak wówczas je nazwał.
to wreszcie historia okresu dwudziestolecia międzywojennego, gdy w 23 roku powstała Podlaska Wytwórnia Samolotów, która stała się w tym okresie jej istnienia aż do początku II wojny światowej jedną z największych fabryk w Polsce i w Europie, której jeden z dyrektorów, pan Cyma, tworzył projekty racjonalizatorskie pozwalające na podwajanie produkcji, które to patenty były potem wykorzystywane w innych fabrykach, która wreszcie właśnie w tych pionierskich czasach lotnictwa pokazywała, że Biała Podlaska była miejscem rozwoju absolutnie wówczas najnowocześniejszych technologii. To Podlaska Wytwórnia Samolotów, której smutny los był tak symboliczny dla okresu międzywojennego, powstała i umarła wraz z niepodległością Polski. To tak dziś serdecznie wspominany okres stacjonowania w Białej Podlaskiej 61. Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego. Dlaczego? Dlatego, że przez wiele lat, przez wiele osób ta ulica była codziennie uczęszczana po trzykroć. Trzy zmiany lotów, trzy eskadry. Tą i z powrotem. Wejście było do nieba. Powrót był z nieba. Tak wchodziliśmy tutaj do jednostki wojskowej, do naszego pułku, żeby wykonywać obowiązki służbowe w powietrzu i nie tylko, bo wszyscy wykonywali, i pracownicy cywilni, i technicy, personel zabezpieczający. Przez wiele lat wiele istnień ludzkich tą ulicą przemierzało do swojej pracy. Ale wiecie co? No to ty, a no. O, się pierwszy przeszedł. Ja jeszcze nie widzę. Nie, pan już jest. Jest. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Módlmy się. Boże Wszechmogący, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, dziękujemy Ci za 61. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy, który stacjonował w Białej Podlaskiej. Twojej opiece powierzamy wszystkich pilotów i personel naziemny, żyjących obdarzaj błogosławieństwem, a zmarłych przyjmij do swego królestwa do niebieskiej eskadry. Opiece Matki Bożej Lorytańskiej polecamy ich rodziny i najbliższych, a dzisiaj prosimy Cię, pobłogosław te ulice imienia 61. Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego. Spraw niech będzie znakiem przypominającym obecność tej jednostki lotniczej w naszym mieście i świadkiem żołnierskiej służby ojczyźnie, pilotów i personelu na polskim niebie. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Boże Stworzycielu, całego światła, Tobie się rodu ludzkiego, wszelkich widzianych i niewidzianych stworzeń rządcą, głosy modlitwy i czystym sercem prosimy Ciebie, zaślij swoje błogosławieństwo na tę nową ulicę 61. Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego, utworzono ku czci i pamięci godnych czynów i zmarłych lotniczych pokoleń, wykonujących swoje zadanie z tym lotnictwa. Błogosław wszystkich tu mieszkających, pracujących, służących i gdy wybraw od wszelkich niebezpieczeństw i kłopotów oraz daj im pokój Twoją łaskę. Sam z wszelkiej sprawiedliwości uczynionych według Twych przykazań, napełnij dobrami życiowymi niebieskimi. Boże, daj wszystkim ludziom jednomyślność, zgodę, dobre zamiary, mądre działanie dla dobra ludu ojczyzny świętego Kościoła. Zachowaj naszą ojczyznę i obecny tu mówiący śród od wszelkiego smutku, nieszczęścia, gniewu i od wszystkich wrogów widzianych i niewidzianych. Obdarz zdrowiem, pokojem i długim życiem, a także, aby zawsze aniołowie chronili wiernych Twoich, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała Ojca i Syna Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.